Przez cały tydzień będziemy towarzyszyli uczniom w takim momencie działalności Jezusa, w którym Jezus zaczyna się spotykać z pewnym oporem. Całe rozdziały 11 i 12 Mateusza są pewnym komentarzem do mowy misyjnej, która przedstawiona jest w rozdziale 10. I to, co zwraca uwagę, to właśnie to, że Jezus spotyka się z oporem, z odrzuceniem. To jego głoszenie wcale nie jest takie bezproblemowe, pełne sukcesów. I dzisiaj słyszymy takie słowa, kiedy Jezus wypowiada swoje biada. Biada tobie, Korozain, Betsaido, Kafarnaum. Zwracając uwagę, że te miasta były świadkami cudów. Natomiast cuda można odczytać w rozmaity sposób. Z jednej strony, tak jak uczniowie w pewnym momencie poszukiwali Jezusa, w Ewangelii Jana mamy ten fragment przedstawiony, poszukiwali Jezusa i Jezus wypomina tłumom, że szukaliście mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale żeście jedli chleba do sytości. I tutaj podobnie można odczytać tę Ewangelię. Kafarnaum, Korozain, Betsaida widziały cuda Jezusa, ale odczytały te cuda jako taki element potwierdzenia. Skoro Pan Bóg nam błogosławi i daje nam możliwość doświadczania rozmaitych cudowności, to znaczy, że jest nas zadowolony. I dla mieszkańców tych miast to był znak takiej przychylności Pana Boga, ale takiej przychylności, w której nie musieli więcej już nic robić. W końcu Pan Bóg ich potwierdzał ich styl życia. Natomiast Jezus zwraca uwagę, że cud ma jeszcze inny wymiar, ważniejszy wymiar. Jest znakiem, który wzywa do nawrócenia. Jezus mówi, gdyby w innych miastach, gdyby w pogańskich miastach działy się takie cuda, to by się nawróciły, to by zmieniły swój sposób myślenia. Więc cud jest zaproszeniem, wezwaniem do tego, żeby się spotkać z Panem Bogiem. Nie jest nagrodą za to, co myśmy już zrobili, ale zaproszeniem do tego, żeby być bliżej Boga.